Okej, witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki filmik dosyć ciekawy na temat budowy wyświetlaczy LCD z telefonów. I tutaj przed Wami mam takie dwa wyświetlacze od BlackBerry. BlackBerry dokładnie 9900. Ten po lewej jest uszkodzony, ma pęknięty dotyk. Czasami jest tak po prostu, że dotyk pęka. Ale działa, jednak jak się już uszkodzi pod spodem wyświetlacz, na przykład wyleje, no to wtedy już mamy taki LCD do wyrzucenia. Tu są takie po drugiej stronie tych wyświetlaczy numery. Kiedyś było tak w BlackBerry, że jeżeli zepsuł nam się wyświetlacz, to musieliśmy kupić drugi z identycznym numerem, jaki był tym zepsutym. W przeciwnym wypadku działy się takie rzeczy, na przykład jak biały ekran. Nawet były takie przypadki, że ikony były na odwrót podwracane. W tych nowszych już, właśnie jak BlackBerry 9900, już takiego problemu nie ma. I można sobie włożyć albo taki numer, albo taki, i telefon będzie działał z takim wyświetlaczem. I co wam powiem? Ten wyświetlacz jest dobry, bo go sprawdzałem, testowałem na sprawnej płycie i on sobie będzie leżał. Czasami można kupić tanio uszkodzony BlackBerry 1900 i zrobić sobie, bo telefonik jest naprawdę fajny, do SMS-ów jest wręcz idealny. Rozbierzemy ten ekran LCD. Zobaczymy, jak on wygląda w środku. A drugim wyświetlaczem, znaczy to już jest rozwalony wyświetlacz. Zostały tylko same warstwy bez tej powierzchni ciekłokrystalicznej, czy jak to tam się mówi dokładnie. I to jest bodajże albo od Sony M4 Aqua, albo od Samsunga Galaxy S4. Już nie pamiętam. Wiem, że miałem jakiś rozwalony totalnie telefon i właśnie rozwaliłem ten ekran, żeby wam pokazać, wam też przy okazji. Zrobimy sobie tak. Najpierw pokażę wam, co znalazłem w internecie. Taką informację na temat, gdzie jest Firefox, jest taka tylko szybka wzmianka na temat, jak mniej więcej są takie wyświetlacze zbudowane. No i tu mamy taką reflektor sheet, czyli taka warstwa jakby odbijająca, warstwę jakby to powiedzieć, taką, nie wiem, plastikową na które pada światło z lamp CCFL tutaj w tym wypadku. W telefonach to są diody, które świecą. Tu mamy jakiś dyfuzer, następny dyfuzer, polaryzer i następny polaryzer. I tak mniej więcej wygląda struktura wyświetlacza takiego LCD, TFT w tym wypadku. I sobie teraz zobaczymy pierwsze te warstwy z tego właśnie M4 Aqua albo S4 Samsunga. No i pierwsza warstwa. No i mamy takie jakby lustro, tak jak było tam pokazane, które odbija te całe światło. Druga warstwa leci. Mamy tą płytkę plastikową, taką grubą już, do której przylega te lustro. Trzecia warstwa. Będę starał się to pokazać jak najlepiej. Trzecia warstwa mi się najbardziej podoba i będę ją wykorzystywał do czegoś tam. Trzecia warstwa jest taka, normalnie to jest jakby takie mleko. Nie chcę tego pobrócić, bo zależy mi na tym, żeby to odzyskać. To jest już takie mleko. Widzicie?
Fajnie to wygląda. I to jest ta warstwa, która pokazuje nam w telefonach, myślę, tą taką, jak włączylibyśmy sobie na przykład białe tło, to wtedy widać, że jest wszystko idealnie białe. I czasami to jest tak, że jak mamy zalany taki ekran, jak ta warstwa nam się zaleje, no to już jest kaplica. Musielibyśmy mieć całą nowiutką taką nieuszkodzoną warstwę, bo raczej tego doczyścić już się nie da. To trzecia była warstwa. Teraz przechodzimy do czwartej warstwy. Czwarta warstwa to jest jakby takie. To wygląda coś jak taka. Zapomniałem, jak to się nazywa. Takie są powiększające. Kurczę. Zapomniałem, jak się nazywają takie do powiększania, takie plastikowe, duże. Widzicie? To działa jak taka lupa. I to idzie już na to białe. To prawdopodobnie będzie, nie wiem, albo polaryzer. I ostatnia, piąta. To jest jakby taka też polaryzująca. No, widać, że tu światło się tak dziwnie mieni. No i tak wygląda budowa pierwszego ekranu LCD. Pięć warstw, z czego tą mleczną będę chciał wykorzystać jako. Jak to ziemniak powiedział? On miał na takie lampy, nakładał takie jakby filtry, które mu te światło jakby zmiękczały, rozbijały. Ja będę sobie chciał coś takiego zrobić, a pokażę wam do czego. Mam taką z AliExpressu lampę LED do mikroskopów. Do bani jest, to jest najtańsza. Choć ma te diody LED pod kątem, to jak się zapali, bo tutaj mamy włącznik i regulację natężenia, to jest strasznie mocne to światło i kiepsko widać pod mikroskopem na tym. I chcę zrobić coś takiego, że na te diody nałożę sobie jakby taką warstwę, która będzie mi to światło rozbijała, zmiękczała. A to się nadaje idealnie, bo jest białe. Już widać, że nie bije tak mocno światłem, tylko jest takie zmiękczone. Jakbym przepuścił jeszcze przez tą. No, można kombinować. Widzicie? Jakbym taką przez wszystkie. Nie. No dobra. Także wiecie, o co chodzi. Są jeszcze takie, tu już tak przy okazji tego filmiku wam powiem, że zamiast takich diod LEDowych dużych, jak są w pilotach, to są takie malutkie SMD. I wydaje mi się, że te SMD są o wiele lepsze, jeszcze jakby był jakiś na to taki filtr do nakładania, że można to światło rozbić. To już w ogóle będzie super. Pokażę wam zresztą, jak to działa na tym obiektywie i jak wygląda wszystko na świetle z żarówki takiej LED-owej, która ma 6700 kelwinów. I pokażę najpierw na przykładzie powiększenia tej tutaj całej elektroniki, która jest na tym wyświetlaczu, który zaraz będziemy rozbierali. Tego już na bok odłożę, bo widzieliście, jak to wszystko wygląda. I lecimy z mikroskopem. Dobra, mamy mikroskop. Teraz jest na oświetleniu nie takim, tylko z tej lampy 27, 10 W. Ona ma, tak, chyba 10 W. Nagwint E27. I na tym oświetleniu z tej lampy naprawdę to fajnie wygląda. Jest tak naturalnie. W sumie najlepiej, jak mi się udało uzyskać.
na tej przeróbce tego mikroskopu, żeby pokazywać właśnie takie rzeczy z bliska, dokładnie. Tu mamy opis tej matrycy, że to jest rewizja 03, wyprodukowana w 2011-06 czerwca, 8 czerwca. I co wam powiem? Tutaj widzicie, że ta taśma wchodzi już do środka, jakby nie od tej drugiej strony. On pokaże, o tutaj jest. Tutaj widać, że taśma wchodzi do wyświetlacza, do tego kryształu, że tak to nazwę. I nieraz jest tak, że tutaj ta taśma nam pęknie. Jedna taka linia. I co się wtedy dzieje? I wtedy dzieje się tak, że albo wyświetlacz świeci na biało. Świeci na biało cały wyświetlacz. Lub wyskakują jakieś dziwne paski. Albo tego typu podobne rzeczy. No i wtedy takie wyświetlacz, no co, no raczej tego się nie da zrobić. Można bawić się w jakieś tam synowanie. Jeżeli będziemy widzieli, że jest pęknięcie, możemy wtedy jeszcze uratować taki ekran. Ale to jest zabawa już dla wymagających. I wtedy co? Kupujemy nowy wyświetlacz. Ok, teraz porównamy sobie przy okazji tego filmiku światło z tego, a z takiej lampy za 10 zł, która jest w markecie. Ja zamontuję sobie na obiektyw to oświetlenie. Zamontowane. Widzicie tutaj w dolnym prawym rogu. Włączam teraz lampę z Tesco za 10 zł. I włączę teraz oświetlenie z tego. Za mocno. I to jest oświetlenie z tej lampy. Daję mocniej, to już przepala. Przepala, bo mam wyłączone automatyczne doświetlenie w ustawieniach kamerki obrazu. Że teraz reaguje na to, jak. Teraz mam na minimum tą lampę. To jest na minimum. Obraz jest taki. Dam troszeczkę więcej światła, żeby nie było przypalone. I zatrzymajmy się na tych kondensatorach. Ja wyreguluję ostrość, jak najlepiej będę mógł. OK. I to jest jakość z tego oświetlenia z AliExpressa, najtańszego, które było w zestawie w ogóle z całym mikroskopem takim. Teraz patrzcie, jaka jest różnica, jak się przełączę, wyłączę to, a włączę to. Widzicie? Dla mnie jest to światło z tej lampy LED o wiele lepsze niż z tego. Bo ta lampa właśnie ma taką kopułę, taką mleczną, jak wam pokazywałem tą kartkę tutaj. Tą warstwę. Tą taką białą, mleczną. To właśnie ona ma taką kopułę mleczną, która fajnie to światło rozbija i widać to o wiele lepiej moim zdaniem. Dobra, to co, lecimy z rozbiórką tego ekranu. Jakby go tutaj rozwalić? Jak się w ogóle przełączę na kamerę tą bardziej dostępną? To już sobie usunę w ogóle ten mikroskop mój. Tak zwany. I lecimy z zabawą z tym. Zaczniemy od w ogóle od odłączenia tasiemki. Ciągniemy sobie tasiemkę. To jest prawdopodobnie od. Któraś jest od dotyku, a któraś jest
od wyświetlania. Podejrzewam, że to jest chyba dotyk. Chyba, nie wiem dokładnie. No nie wiem, zresztą są dwie taśmy. Ta coś kontroluje i ta coś. I teraz jakby go tutaj rozebrać? On jest tutaj na takich zatrzaskach. Jak widać. I trzeba będzie po prostu jakoś je podważyć i dostać się. Nawet ręcznie to mogę zrobić. Ręcznie, żeby zdjąć po prostu. Najpierw muszę się dostać jakby. Ja tutaj się nie będę zbytnio cackał, bo ten. Jezu, patrzę, czy wziąłem ten pęknięty, bo jakbym tak rozbierał ten dobry, to by była lipa. Najpierw dostanę się do tej warstwy na górze tej blaszki, żeby ją ściągnąć. Mam pokazać, jak to jest zrobione. Ogólnie dotyk. Dobra, ściągnijmy najpierw dotyk. Dotyk jest zawsze przyklejony w tym telefonie. Tak. Dotyk możecie wymienić, jeżeli chodzi o LCD BlackBerry 9900. Jak wam pójdzie dotyk, a macie sprawny ekran LCD. W tym celu musicie właśnie. Zaraz to zobaczymy. Żeby do dotyku się dostać. BlackBerry 9900. No to musicie po prostu liczyć się z tym, że jest klej na około tutaj tej ramki. I taki dotyk, jak ściągniecie, to macie właśnie tą taśmę. Tak jak mówiłem, to jest taśma od dotyku, a ta jest od już z zarządzania całą tutaj, całym wyświetlaczem. Ale ten ekran, że jest wylany, to on mi się do niczego nie przyda. Dotyk też jest uszkodzony. Także lecimy dalej, bo ja chcę dostać się tutaj do tych warstw, które są w tym. Widzimy, że już ramka schodzi. To jest też wszystko klejone. Akurat w tym wypadku jest na taką taśmę dwustronną, czarną. Także myślę, że delikatne podgrzanie hotem, tak 100 stopni, więcej bym nie ryzykował, ułatwi nam demontaż takiego ekranu LCD. To mamy już ściągnięte, 19 minut nagrywam, ok. I mamy ekran LCD, dopiero mamy ekran LCD, gdzie będziemy musieli ściągnąć tą płytkę tutaj całą. Ale rzućmy sobie jeszcze szybko pod mikroskop, jak wyglądają te tutaj połączenia, z ciekawości, bo też chcę zobaczyć. Ja się przełączę teraz na mikroskop i chcę zobaczyć po prostu tutaj te, jak to wygląda. Kurczę, widzicie, jak to jest fajne.
Jakiś plus. Jakieś tam kurcze są pola. Tutaj mamy chyba jakiś napis. Czy coś w tym stylu. Tylko ciężko jest złapać. O, teraz będzie lepiej. 4ND. Coś tam 2060 20068. Patrzcie, jakie tu są malutkie elementy. I powiem wam, że jak tutaj coś padnie na takiej, na takim LCD-ku, no to już nie da rady tego zrobić. Idziemy dalej. Druga strona LCD-ka. To jeszcze jest małe powiększenie. Jakbym to wrzucił pod mikroskop Brasera, który mam, dopiero tam by było to widać. Dobra, lecimy dalej z rozbiórką. Przełączam się na kamerkę. I teraz byśmy się chcieli dostać, kurczę, do tego tutaj. Żeby to zrobić, a to ja to wezmę już paznokciami, delikatnie odegnę. Można to zrobić igłą. Igłą albo czymś bardzo takim. Bo tu są. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i 10 zatrzasków. Żeby takiego czegoś nie uszkodzić, to musimy, no mówię, igiełkę i delikatnie to podważać. Ja tu się z tym już nie będę pieprzył, bo to i tak jest zepsute. A chcę po prostu tylko to ściągnąć, żeby dostać się do tych warstw. Staram się to odgiąć jakoś. Żeby mi. O. Generalnie można takie bawić się w takie naprawy, tylko to mówię, to jest hardkorowa zabawa. Widzicie, no. To jest na takim plastiku. Ja już tutaj praktycznie to jest ta warstwa LCD-ka. Ja chcę dostać się tam do tych warstw, gdzie są. A tu mi trzyma ten plastik cały jeszcze. Ten plastik, który jest po prostu jakby taką ramką za tą metalową. To już rozwalę totalnie. Ale lipne są te, ja pierdziel. Gdzie ja to miałem? Skąd ja to dostałem? Dobra. Chodziło mi o to, żeby po prostu rozwalić tą. Tu widzimy, że mamy ekranowane wszystko.
Okej, okay, jest. Jesteśmy w środku. I mamy taką samą sytuację jak w przypadku tego, że na samej górze jest po prostu lustro. No i co? I lecimy z odklejaniem tego. Teraz odepnę tutaj ten pasek, gdzie wchodzą całe diody. I tu będzie pięknie to widać. Dobra, bierzemy to pod mikroskop, bo to będzie ciekawe do pokazania. Jak wygląda ta mini tutaj elektronika na tej taśmie. Bierzemy sobie magiczny mikroskop. Przełączamy się na ten. I mamy, lecimy. Widzicie? Pierwsza dioda. To białe. Są diody, które świecą nam. Tutaj widzicie. No, troszeczkę inaczej. I one nam świecą właśnie tak, jak było to pokazane na tym schemacie, co pokazywałem na Firefoxie. Na tą warstwę, tą plastikową taką. To jest, mamy jakieś kondensatory. Nie wiem, czy to są kondensatory, czy... No same te rezystorów tutaj nie ma. Pokazane chyba w którym kierunku, jak ma iść dioda. Także czasami taki LCD, załóżmy, że jest bez poświetlenia, ale sprawny. Czy można go zrobić? No, bardzo ciężko, bardzo, żeby no trzeba to tak delikatnie wszystko pootwierać. I załóżmy, że co, że nam tutaj jakiś jeden element padł na tej płytce, nie? Na tej taśmie. No to wszystko jest, kurczę, tasiemka taka, na której są te komponenty. Musimy mieć przede wszystkim w takich sytuacjach bizmut 138 stopni, temperatura lutowania. No i możemy walczyć. Tylko w przypadku takiego wyświetlacza, który kosztuje 10 zł czy 20, gdzie są telefony uszkodzone ze sprawnymi takimi wyświetlaczami, to nie ma sensu chyba. Gdyby ten wyświetlacz warty był 1000 zł, to wtedy można walczyć. Ale w przypadku takiej ceny to nie. No i tak wygląda właśnie tutaj ta cała elektronika, która świeci tutaj nam na te warstwy. Się znowu przełącza na większą kamerkę i lecimy z tymi warstwami, bo o to mi chodziło, żeby wam tak pokazać. Najpierw to bym sobie usunął. O, tu jest, mówię wam, to jest tak delikatne, to jest wszystko klejone. Kiedyś próbowałem naprawić taki jeden wyświetlacz, który był zalany. Okej, okay, udało mi się. Ale o, już urwałem. Przerwałem tą. Był zalany. Strasznie było widać te plamy od zalania na wyświetlaczu. Też tak rozbierałem. Jakiś od BlackBerry. Tylko nie robiłem. To tak jak teraz robię. Pierwsza warstwa. Odkładamy ją.
Teraz druga warstwa to będzie ten plastik właśnie. Druga warstwa. Plastik. Trzecia warstwa. Widzicie, to jest ta ramka taka. Która to trzyma ten. Trzecia. Czwarta to powinno chyba być to mleko. O ile dobrze pamiętam. No jest. Czwarta jest. To mleko. To jest ta warstwa, która daje ten biały taki. Prawdopodobnie efekt. Tu mamy następną. To jest ta taka, jak mówiłem, jak powiększająca takie szkło. To działa. Czwarta. Raz, dwa, trzy. No, raz, dwa, trzy, cztery. Zbliżamy się już powoli do wyświetl. Patrzcie. Tak jak był stłuczony. Tam. Tak widać na tej warstwie już. Ten cały upadek, czy tam. Co to było? Gdzie to było? Widzicie? Te całe tutaj. Te. Już widać. Na tej warstwie tutaj. Dobra. Teraz zaczynają się te warstwy takie najbardziej hardkorowe. Przy samej już tej matrycy TFT, czy co to? Żeby to ściągnąć, to już jest cholernie delikatna robota. Jakoś mi się udało bez uszkodzenia kryształu. Następna warstwa jest taka siecąca też. No i tutaj już mamy wyświetlacz cały. Ten LCD. Już więcej warstw nie ma. Chyba, że jeszcze jest jakaś jedna. Nie. Tu już więcej nie ma. Tu już jest ostatnia. Więc mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć warstw plus sam moduł tego LCD-ka. Ja sobie nawet podświetlę. Wygląda. Widać, że jest wylany. Widzicie, tutaj prześwituje, a tu już są takie czarne miejsca, plamy.
A mnie najbardziej interesuje z tego ta, która będzie pasowała, ale to jest mniej mleczna niż tamta. Też muszę zobaczyć, jaki będzie efekt z tym, z tą nałożoną tutaj. Wytnę tak naokoło, żeby było. I wtedy sobie porównam, czy będzie po prostu tak jak na żarówce, którą to jest coś takiego. To jest ta żarówka, która tak dawała fajny efekt. Jak ona wygląda jak mleko. Także to była rozbiórka ekranu LCD. Pokazane, ile warstw ma taki LCD. Pytanie, czy warto walczyć z naprawą takiego LCD-ka? Oj, ciężki temat, naprawdę bardzo ciężki temat. Zależy, jaki to jest typ takiego LCD-ka, ile kosztuje, co się stało i tak dalej. Jeżeli jest zalany ten wyświetlacz, ma plamę, no to już od razu wam mówię, że tą warstwę, tą, która jest taka biała, to ona ulega uszkodzeniu właśnie takiemu, że widać to przebarwienie. Nawet wam pokażę na w teście tej warstwy, tylko co tu wziąć? Co tu wziąć mokrego coś? Wezmę coś tako i zobaczcie, co się stanie teraz, jak przyłożę to mokrego. Widzicie? Ona już jest do bani. Już są takie miejsca. Tu jest białe, tu już nie ma tego efektu białego. Jak zaleje się taki wyświetlacz, to mamy te plamy widoczne na wyświetlaczu. Dobra, ja kończę, bo to już idzie 37 minut. My God, 37 minut na temat rozwałki wyświetlacza LCD. A są jeszcze lepsze do rozwałek. Tylko niestety nie mam. Ja zakończę na tym filmik. Trzymajcie się. Jak coś, to w komentarzach piszcie. Co sądzicie o takim czymś.